Cześć, witajcie, ja jestem Technika, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób łączyć się z serwerami BungieCord w taki sposób, aby za pomocą jednej komendy połączyć się z innym serwerem BungieCord. I nie chodzi mi tutaj o zwykłą komendę slash server, która jest dostępna podstawowo dla BungieCorda, tylko chodzi mi o takie połączenie metodą, tak? Mamy komendę, jakbym się teraz połączył z jakimś BungieCordem, to mamy komendę slash server. A, sorry, teraz jej nie ma, no bo coś tam się bawiłem z tym BungieCordem, ale normalnie byłoby takie komendy jak send, no send to jest do wiadomości, byłoby slash server i byście mogli się łączyć z serwerem. A my sobie zrobimy specjalną komendę i ta komenda będzie korzystać ze specjalnej metody, którą sobie zaprogramujemy dzisiaj. Ok, a więc co robimy sobie na początek? Na początek sobie w ogóle stworzycie te dwie klasy. No jak sobie stworzycie te dwie tutaj właśnie te klasy, to stworzymy sobie metodę w mainie statyczną dla ułatwienia po prostu i nazwijmy sobie ją na przykład sendPlayer. No od wysłania gracza na innym serwer BungieCord. I tutaj będzie argument player playerP i string target. To będzie od tego naszego docelowego serwera. Ok, a więc co sobie robimy dalej? Tworzymy sobie coś takiego jak byte array output stream i na przykład, nie wiem, BAOS w skrócie równa się new byte array output stream i do tego sobie stworzymy jeszcze data output stream DOS równa się new data output stream BAOS. Ok, pamiętajcie o imporcie tych rzeczy. Wszystkie importy to są Java IO z tych rzeczy. Jeżeli piszecie w ogóle na Eclipse, to nie ma żadnego problemu. Ja to robię na Intelce, na Eclipse też to zadziała. Ok, musimy sobie tutaj użyć tutaj try catch, alright, UTF i tutaj sobie wpiszemy out DOS i tutaj piszemy connect do połączenia się właśnie z serwerem i kolejnym naszym tak jakby argumentem będzie do podania write UTF. I tutaj będzie nasz target, czyli ten serwer, który sobie podamy tutaj w metodzie. Ok, w innym wypadku print trace i ostatecznie wyślemy sobie tego gracza do serwera, czyli send plugin message i najpierw sobie podajemy naszego maina, więc this no nam nie zadziała, bo mamy statyczną metodę, więc zrobimy sobie main get plugin main class. Kolejnym argumentem jest po prostu napis BungieCord, a ostatnim to jest b2array, 2 byte array. BAOS. Ok, więc teraz użyjmy sobie tej metody w naszej komendzie sendPlayerCommand. Więc teraz tak, if sender instance of player, sprawdzamy sobie, czy ten, kto wysyła komendę, jest graczem. W ogóle tutaj odstępy trochę mi się źle zrobiły. Ok, i jeżeli jest graczem, to sprawdzimy liczbę argumentów, args length, jeden i jeżeli te argumenty równają się 1, to wtedy wyślemy tego gracza. Czyli użyjemy sobie komendy z maina, main.sendPlayer i tutaj będzie player, więc w sumie możemy sobie zrobić tak, nie musimy sobie tworzyć nowego gracza jako player p równa się player sender. Aj, sorry, ten cast powinien być przed. Ok, i ostatni argument to był nasz target server, czyli args 0, bo bierzemy ten target server z komendy.
Ok, więc jeżeli mamy taką już komendę, sobie ją jeszcze rejestrujemy. Get command tech bungee set executor new send player command. I ważna sprawa, żeby nie nazywać tej komendy w stylu send albo server, bo często takie rzeczy już występują defaultowo w Bungie Cordzie. Lepiej nie używać takich rzeczy, tylko dać sobie jakąś własną nazwę w stylu tech Bungie czy coś takiego. No ja daję do przykładu. I jeszcze ostatnią taką rzeczą, którą musimy zrobić, to jest takie coś w stylu zarejestrowania tego naszego kanału Bungie Cord. I jak to zrobić? Piszemy sobie get server, get messenger i register outgoing plugin channel. Piszemy sobie this i tak samo jak wcześniej w tej naszej metodzie bungee cord. Ok, więc mój plugin IML wygląda w taki sposób i jak już mamy coś takiego zrobione, to możemy sobie to wyeksportować na nasz serwer. I jak już sobie to wyeksportujemy, to nam się to eksportuje. Warto ten plugin wgrać na obydwa nasze serwery, czyli przeładowujemy ten i przeładowujemy ten. I jak już jesteśmy na naszym serwerze, ja wyjdę, wchodzimy jakby w ten bungee cord. W ogóle jeszcze wam pokażę taką moją konfigurację tego bungee corda. Coś takiego. Tu ten serwer z tego nie korzysta, więc na to nie patrzcie. Mamy lobby, czyli ten podstawowy serwer, z którym się łączy. Jak ustawić jakby serwer lobby na to, żeby się od razu łączył, po prostu w priorities dajecie lobby. Dobrze mówię? No, tak, tak. Powinno to tak działać. I tutaj macie te dwa serwery Discord. Pierwszy to ten lobby z takim portem, czyli tym podstawowym, a drugi to jest z customowym portem 25569. Tu mamy 25565. Więc jak macie to ustawione, to jeszcze pokażę wam server properties z tego serwera, czyli po prostu w jednym serwerze, tu mam dla przykładu Bedwarsy, ustawiamy sobie 25569, czyli ten jeden port, który ustawiliśmy w Bungie Cordzie, a drugi port to jest 25565. Więc jak macie to ustawione, macie wszystko przeładowane, macie odpalonego Bungie Corda, to co robimy? Wchodzimy sobie na ten nasz serwer Bungie Cord. I teraz jak już jesteśmy tutaj, to piszemy sobie tech bungee i piszemy sobie nasz serwer, czyli obecnie znajduje się na serwerze, a w sumie można sobie to zobaczyć po konsoli, chyba na tym, to jest bodajże serwer, no nie wiem w sumie jaki, chyba lobby, więc jak piszemy sobie tech bungee lobby, okej, nie, jednak nie jesteśmy na serwerze lobby, to jest serwer lobby. A jeżeli wpiszemy sobie test, czyli nazwę tego drugiego serweru, który jest, tu są nazwy serwerów, test i lobby, jeżeli wpisałbym sobie tech bungee test, to by mnie przeniosło na serwer test. A więc to, tak by to wyglądało. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli chcecie więcej odcinków z programowania na Bungie Cordzie, to piszcie to w komentarzach. Zapraszam oczywiście na mojego Discorda, link w opisie. Jeżeli macie jakiś problem z pluginem, to często tam pomagamy właśnie w rozwiązaniu waszych problemów. A więc co, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, no i cześć!